Tu Kazimierz, jesteśmy w Cieszyncinie z Kubą i oglądamy radioteleskop. I jak, Kuba, podoba Ci się ten radioteleskop? Ładny, naprawdę. A wielkość jak Ci się podoba? Kuba już pierwsze wrażenie wypowiedział, jak tu podjeżdżaliśmy, to był właśnie pod wrażeniem, że to jest taki ogromny teleskop. Jest ten teleskop, ma trzecie miejsce w Polsce. 13 metrów średnicy, trzecie miejsce. Pierwsze miejsce ma 32 metry w Toruniu, w piwnicach pod Toruniem. Drugi w Krakowie 15 metrów, a ten 13 metrów. Także myśmy... To jest cudowna sprawa, że się udało w Wieruszowie, w Cieszyncinie, wybudować tak potężny radioteleskop, żeśmy pozyskali go z Psary koło Kielc, cudem. I Cieszyncin i Wieruszów to zrobi furorę. Furorę zrobi, posiadając tak potężny instrument, to możemy odbierać sygnały z Marsa, ze Słońca, ze satelitów. Możemy z kwazary, pulsary śledzić, gwiazdy. Wszystko możemy obserwować. I to jest ta szkoła, gdzie kiedyś chodziło 160 uczniów. No i te uczniowie się przenieśli do Korczaka. No i tam, gdzie te czerwone, niby komin, ściana, to fundamenty pod salę gimnastyczną, która nie doszła nigdy do skutku. I te fundamenty są potężne w ziemi. I ja wpadłem na pomysł, żeby je wykorzystać i wybudować tam astrobazę i planetarium. Astrobaza to jest duży teleskop optyczny do obserwacji optycznej planet i różnych ciał niebieskich dla młodzieży. Na dole jest biblioteka, teleskopy, na górze jest taras i tam można obserwować optycznie i robić zdjęcia. No i tam jest 16 metrów, to na 7 metrach byłoby astrobaza, a na pozostałych byłoby planetarium. Przepiękne. To kosztuje sporo pieniędzy, ale może mi się uda środki wydobyć jakiejś instytucji rządowej. Także tak to wygląda. Tu jeszcze taki baner. Założyliśmy niedawno. Niedawno. Zobacz, poznajesz te same? Tak, poznaję te same. Także tu są wszystkie planety, ale nie jest uwzględniona wielkość, tylko a tutaj jest kolejność. A tu jest uwzględniona wielkość, no, relacje wielkości. No i tu jeszcze dodatkowo księżyce i dodatkowo opisana charakterystyka każdej planety. No i tu jest Pluton i te planety karołowate, które niedawno odkryte. Eris, Makemake, Haumea, Sedna, Orkus, Quorar, Varuna. No i ciągle się odkrywa nowe, także jest to fascynująca sprawa. To, no i tu nazywamy to Centrum Edukacji Astronomiczno-Astronautycznej imienia Marii Curie. To na razie tyle. Pa, pa, bye, bye. Pa, pa, bye, bye.